Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny. Chopinowskie interpretacje młodych odbywa się w dwóch miejscach, w Koninie i Żychlinie. W Koninie odbywają się konkursowe przesłuchania, natomiast w Żychlinie koncert laureatów. Głównym organizatorem festiwalu jest Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Żychlinie. Jego formuła jest niezmienna, są jakby priorytety. Jednym z nich to jest promocja młodych pianistów. Zwykle jest ich około 6-7 i to jest najważniejsza sprawa. Wszyscy oni są już utytułowani, mają mnóstwo osiągnięć ogólnopolskich, międzynarodowych. W tym roku w festiwalu wzięło udział 6 uczestników. Jury pod przewodnictwem profesora Waldemara Andrzejewskiego przyznało jedno wyróżnienie, 2 nagrody trzecie, 2 drugie oraz 1 pierwszą. Było trudno, dlatego że jest duża rozpiętość wiekowa, a w tym wieku lat kilkunastu, prawda, kwestia 2-3 lat różnicy, no to można powiedzieć żartobliwie, to jest całe życie, prawda? Przez 2-3 lata można zrobić bardzo wiele, ale przecież wiek nie mógł być tutaj decydujący. Liczyła się produkcja artystyczna, jej jakość, ale trochę jednak braliśmy pod uwagę to, czy to gra 15-latek, czy gra 20-latek. Wyróżnienie otrzymał Cezary Karwowski, uczeń ogólnokształcącej szkoły muzycznej 2 stopnia w Białymstoku. Nagrody trzecie przypadły Miłoszowi Lewandowskiemu, studentowi 2 roku Akademii Muzycznej w Poznaniu, i Martynie Kubik, uczennicy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 2 stopnia w Krakowie. 2 nagrody trafiły do Zuzanny Pietrzak, studentki Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, i Marty Czech, studentki Akademii Muzycznej w Katowicach. 1. nagrodę natomiast zdobyła najmłodsza uczestniczka tegorocznego festiwalu, Julia Łozowska, uczennica 3. klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej 2 stopnia w Warszawie. Niedawno w Chinach na konkursie. Zostałam najlepszą uczestniczką 2. etapu, czyli półfinału. Byłam również w Rosji na konkursie, dostałam wyróżnienie. Koncertuję w Polsce, na Zamku Królewskim. Koncertowałam też w Filharmonii Narodowej. Festiwal trwał 3 dni, a zakończył go występ Joanny Marcinkowskiej, której towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Jakuba Chrenowicza.